pana Kazimierza Krajewskiego z Warszawskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Janusz Kurtyka, strażnik pamięci żołnierzy wyklętych. Właśnie wtedy, w latach działalności w kole naukowym i potem w NZS-ie, czy już potem poza strukturami, Janusz zaczął przygotowywać wykłady, które prowadził, wykłady otwarte, czy wykłady właśnie, wtedy różnie to wyglądało. Ta otwartość, czasem to była taka quasi konspiracja, ale mówił o tych właśnie, którzy nie złożyli broni, walczyli o niepodległość do końca. Już wtedy zaczęła się jego droga również w tym kierunku. Proszę bardzo. Badania nad dziejami powojennego podziemia niepodległościowego i związana z tym, jak to można określić, misja walki o pamięć należną żołnierzom wyklętym należały do najtrudniejszych, szczególnie trudnych zadań naukowych, z jakimi Janusz Kurtyka musiał zmierzyć się w swoim życiu. Dzieje antykomunistycznego podziemia niepodległościowego należały do najbardziej zafałszowanych, do najbardziej przekłamanych w dobie PRL-u obszarów naszych dziejów najnowszych. Efekty uporczywych zabiegów propagandowych i niestety także naukowych, dokonywanych przez dziesięciolecia przez historyków, literatów, żurnalistów, filmowców, propagandystów Polski Ludowej w sferze społecznej są odczuwane do dzisiaj. Badacze, którzy w końcu lat 80. po 1989 roku po odzyskaniu niepodległości podejmowali ten temat, zaczynali, jak to można barwnie określić, nie od poziomu zerowego, ale od poziomu umiejscowionego znacznie poniżej zera. Użyłem przed chwilą określenia żołnierze wyklęci. To nie jest termin historyczny z lat 40. lub 50. To określenie powstało w początku lat 90. stworzone w środowisku młodych ludzi, którzy postanowili przywrócić dobrą pamięć o bohaterach walki o niepodległość z reżimem komunistycznym po 44. roku. Określenie to powstało w środowisku skupionym wokół mecenasa Grzegorza Wąsowskiego, w środowisku, które doprowadziło do powstania pierwszej w Polsce wystawy o żołnierzach wyklętych. Taki właśnie tytuł miała ta wystawa. Efektem tych działań, tej wystawy, był też monumentalny album pod takim samym tytułem. Album zatytułowany Żołnierze Wyklęci. I Janusz Kurtyka znalazł się w gronie historyków, którzy uczestniczyli w realizacji, w tworzeniu tego dzieła, tej publikacji. Można więc powiedzieć, że Janusz Kurtyka należy do grona ludzi, którzy stworzyli i wykreowali funkcjonujący dzisiaj w społecznej świadomości termin żołnierze wyklęci. To dopiero później, on został szerzej upowszechniony jeszcze przez redaktora Szlaskiego po opublikowaniu jego książki. Aktywność się rusza Kurtyki w przywracaniu pamięci o żołnierzach wyklętych może być postrzegana na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim był historykiem, który sam badał ten temat, badał dzieje podziemia niepodległościowego. Ale był też organizatorem pracy naukowej dotyczącej ziemi podziemia i to pracy podjętej na niespotykaną dotąd skalę. Był człowiekiem bezpośrednio pracującym w środowiskach niepodległościowych kombatantów i człowiekiem organizującym życie tych środowisk. Wspierał też różnorodne działania społeczne zmierzające do stworzenia wiedzy i przywrócenia pamięci o żołnierzach wyklętych. I wreszcie płaszczyzna piąta to konsekwentne dążenie Janusza Kurtyki do nadania wymiaru społecznego i państwowego pamięci o żołnierzach wyklętych. I chciałbym o każdej z tych płaszczyzn, każdej z tych pięciu płaszczyzn powiedzieć chociaż parę słów. Jako historyk miał Janusz Kurtyka imponujący dorobek w zakresie badania nad dziejami podziemia, zwłaszcza nad dziejami Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Ja nie będę, tak jak moi szacowni przedmówcy z dnia wczorajszego, wymieniać wszystkich jego dokonań, wszystkich jego publikacji, analizować ich. Skupię się na uwagach bardziej ogólnych. Trudno mierzyć wysiłek intelektualny łączący się z przełamywaniem do tego półwiekowej, brutalnej
propagandy, skutków tej propagandy. Trudno mierzyć ten wysiłek ilością publikacji, ilością artykułów. Ale trzeba pamiętać, że barokowa Janusza Kurtyki w tym zakresie, zwłaszcza dotyczący dziejów winu, to jest kilkadziesiąt istotnych artykułów. Prace podejmowane przez Janusza Kurtykę oraz jego kolegów i współpracowników miały charakter po prostu pionierski. Tak znaczący, że środowisko kombatantów win nie zawahało się powierzyć mu funkcji swojego prezesa. Janusz Kurtyka był też autorem pierwszej poważnej biografii ostatniego dowódcy Armii Krajowej, generała Leopolda Okulickiego, wydanej jeszcze w latach 80. poza zasięgiem cenzury. I biografia generała Okulickiego była też ostatnim tematem badawczym podjętym przez niego wspólnie z kolegą Jackiem Pawłowiczem. Mam na myśli wspaniały album, jaki stworzyli, wydany już po śmierci naszego prezesa. Jako badacz Janusz Kurtyka nie podzielał tak modnego wśród historyków doby PRL, ich wychowanków oraz duchowych i warsztatowych spadkobierców poglądu o kontrowersyjności, też niejednoznaczności bohaterów walki toczonej z władzą niemiecką. Pisał otwarcie, iż walka podziemia była aktem desperackiego protestu przeciwko narzuconym przez sowiecką machinę wojenną rządom zdrajców spod znaku agenturalnej Polskiej Partii Robotniczej. Rządów zdrajców. Nie nazywał okupacji wyzwoleniem, nie nazywał dyktatury partii komunistycznej, tak zwaną demokracją socjalistyczną. Nazywał te zjawiska dosłownie. I nie miał wątpliwości, kto w tej walce był bohaterem zasługującym na najwyższy szacunek i cześć, a kto zdrajcą sprawy niepodległości Polski. W jednym z ostatnich wywiadów z marca 2010 roku mówił: od dłuższego czasu narasta świadomość, że musimy zwrócić większą uwagę opinii publicznej na unikatowe zjawisko, jakim był masowy opór antykomunistyczny w Polsce po II wojnie światowej. W czasach PRL-u czyn tych ludzi był ośmieszany, zohydzany. Usiłowano sprowadzić działalność podziemia do symbolu czegoś haniebnego. Dziś także są badacze, którzy starają się wysiłek wyklętych, może nie tyle zachylić, ale z pewnością zmarginalizować. Natomiast wielu historyków młodszej generacji porównuje dziś zbrojny wysiłek, zbrojny opór przeciwko dyktaturze komunistów do naszych powstań narodowych z XIX wieku, zwłaszcza do powstania styczniowego. I posługują się nawet terminem polskie powstanie antykomunistyczne. Janusz Kurtyka także, zwłaszcza w ostatnim okresie, skłaniał się ku takiej optyce. W wywiadzie opublikowanym w marcowym z 2010 roku numerze Biuletynu Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej porównywał postać prezesa IV Zarządu Głównego Zrzeszenia WIN Łukasza Cieplińskiego do ostatniego dyktatora powstania styczniowego Romualda Traugutta. Wymowa tego porównania pozostaje jednoznaczna, podobnie jak jednoznaczne są liczby dotyczące owych wielkich niepodległościowych ruchów zbrojnych. Kolejna płaszczyzna, o której chciałbym słów parę powiedzieć. Janusz Kurtyka jako organizator badań naukowych nad ziemią i podziemia odegrał absolutnie zasadniczą rolę. Uznawał ten temat za jeden z priorytetów w działalności naukowej Instytutu Pamięci Narodowej. W okresie jego prezesury nastąpił skokowy postęp badań i skokowy postęp wiedzy dotyczący podziemia. To zresztą nie był też przypadek, że zupełnie skupili się nadlicznie badacze pracujące nad dziejami podziemia powojennego. W innych ośrodkach badawczych zapewne nie mieliby warunków do podjęcia tych tematów. W IPN-ie możemy spotkać w okresie jego prezesury współtwórców albumu, do którego zacząłem moje wystąpienie, albumu o żołnierzach wyklętych. Możemy też spotkać jego współpracowników z zeszytów historycznych WIN-u. Wydaje mi się, że nie ma obecnie ośrodka naukowego, który miałby w zakresie badań nad podziemiem dorobek porównywalny z dorobkiem Instytutu Pamięci Narodowej. Wymienimy choć skrótowo najważniejsze
dokonania zespołu historyków pracujących w IPN nad problematyką żołnierzy wyklętych. Przede wszystkim dwa przedsięwzięcia, które Janusz Kurtyka uważał za szczególnie ważne. To wielki atlas polskiego podziemia niepodległościowego oraz słownik biograficzny konspiracji i opór społecznych w Polsce 1944-1956. Ale to także cały szereg cennych monografii podziemia szczebla wojewódzkiego i powiatowego, to rozpoczęte prace nad monografiami najważniejszych organizacji konspiracyjnych. To prace dokumentujące zwalczanie ruchu niepodległościowego przez komunistów, prace o podstawowym znaczeniu. To także działania edukacyjne, pakiety edukacyjne, rajdy historyczne dla młodzieży, wystawy, wiele takich wystaw powstało. Sukcesem, który zawdzięczamy Januszowi Kurtyce, są także podjęte dość szeroko w kilku oddziałach badania regionalne, bez których zapewne nie powstaną tak oczekiwane nowe syntezy. W początkowym okresie istnienia IPN panowało takie przekonanie, że w instytucie powinny powstać tworzone w szybkim tempie monografie na tematy znacznie bardziej ogólne, dotyczące komunistycznej władzy i aparatu, relacji ze społeczeństwem. Życie pokazało, że monografii, zwłaszcza wartościowych, tak łatwo i szybko się nie tworzy, a bez etapu badań szczegółowych niektóre z nich w ogóle nie powstaną, zwłaszcza jeśli miałoby wnosić jakąś nową jakość do dotychczasowych ustaleń. A skala oporu przeciwko władzy komunistycznej jest to elementem niezwykle istotnym. Janusz Kurtyka jako prezes IPN-u nie miał najmniejszych wątpliwości co do potrzeby podejmowania wspomnianych prac szczebla regionalnego, szczebla powiatowego. I obraz, jaki wyłania się z tych prac, z tych publikacji szczegółowych, dalece odbiega od obrazu kreowanego w dokumentacji władz komunistycznych szczebla centralnego. To są jakby dwa światy. To pokazuje, że te badania, szczegółowe badania regionalne są jednak niezwykle potrzebne. Nie będzie chyba przesadą, jeśli powiem, jeśli podsumuję tę część moich wywodów, jest stwierdzeniem, że dorobek IPN w zakresie badań nad dziejami powojennego podziemia niepodległościowego jest w znacznym stopniu zasługą Janusza Kurtyki. Teraz słów kilka o roli, którą odgrywał Janusz Kurtyka jako człowiek pracujący ze środowiskami kombatanckimi i dla tych środowisk, niepodległościowych środowisk kombatanckich. Jako prezes Zrzeszenia WIN stworzył nową jakość w życiu organizacji kombatanckich. Miał świadomość, że praca tych organizacji to nie tylko załatwianie bieżących spraw, tak ważnych dla kombatantów. Za najważniejsze uznał dokumentowanie dziejów Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Zeszyty historyczne WIN-u, o którym będzie mówił doktor Musiał, to jest dzieło iście pomnikowe. Żadna organizacja kombatancka ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK włącznie nie stworzyła periodyku tej klasy. I tutaj nasuwa się pytanie, jakie będą losy zeszytów historycznych WIN-u, gdy zabrakło naszego prezesa bez wsparcia finansowego instytucji państwowych zajmujących się sferą narodowej pamięci, no, będą być może skazane na upadek. Można tylko apelować do ludzi, od których będzie to zależeć, by nie zaprzepaścili tego tak ważnego dokonania. Kolejna odsłona dotycząca aktywności Janusza Kurtyki związanej z podziemiem niepodległościowym, to jest wspieranie różnorodnych inicjatyw społecznych związanych właśnie z pamięcią żołnierzy wyklętych. I tu trzeba wyraźnie powiedzieć, że podejmując działania wiążące się z przywracaniem dobrej pamięci o wyklętych, toczące się poza naszymi obowiązkami służbowymi w IPN, zawsze mogliśmy liczyć na życzliwość i wsparcie ze strony naszego prezesa. Mam tu na myśli zwłaszcza współpracę IPN-owców z Fundacją Pamiętamy, kierowaną przez mecenasa Wąsowskiego, Fundacją upamiętniającą bohaterów Polskiego Powstania Antykomunistycznego. Zespół oddziału IPN w Warszawie ma swój udział we wzniesieniu przez Fundację ponad 20 upamiętnień mogił żołnierzy wyklętych. Niektóre z nich mają wymiar wręcz monumentalny. IPN-owcy odpowiadali za merytoryczną stronę tych przedsięwzięć, dość złożonych, też skomplikowanych. Nie będę omawiał tego, bo jest to referat o prezesie, a nie o fundacji. Powiem tylko, że nasz prezes wysoko oceniał wypracowanych przez fundację i współpracujących z nią IPN-owców model działania i uważał go za wręcz wzorcowy. I tu też muszę dodać, że z Fundacją Pamiętamy
z jego aprobatą współpracowali także pracownicy oddziałów, innych oddziałów, nie tylko warszawskiego, koledzy z Gdańska, Wrocławia, także Krakowa. I wreszcie wątek ostatni. Janusz Kurtyka był inicjatorem idei proklamowania nowego polskiego święta państwowego, Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Prezydent Rzeczpospolitej Lech Kaczyński, korzystając z tego konstytucyjnego uprawnienia do inicjatywy ustawodawczej, złożył na ręce marszałka Sejmu projekt ustawy o ustanowieniu takiego nowego święta państwowego. Zostało uchwalone przez Sejm Rzeczpospolitej i w tym roku, w dniu 1 marca, po raz pierwszy było obchodzone. 1 marca jest to data śmierci członków ostatniego zarządu Zrzeszenia WiN, zamordowanych w majestacie komunistycznego prawa więzienną na Mokotowie. Janusz Kurtyka tak mówił o potrzebie ustanowienia tego święta. Ma być ono wyrazem hołdu dla wszystkich żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie ojczyzny. Święto to ma zarazem służyć upowszechnianiu, szczególnie wśród młodzieży, wiedzy o bohaterach, którzy nie pogodzili się z komunistycznym zniewoleniem Polski i z bronią w ręku walczyli o suwerenną i niepodległą Rzeczpospolitą. Ten dzień to także wyraz czci dla licznych społeczności lokalnych, których patriotyzm i stała gotowość do ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu przez długie lata. Podczas prac zmierzających do ustanowienia tego święta Janusz Kurtyka po raz ostatni zetknął się z mecenasem Wąsowskim. Wspólnie zrealizowali audycję w programie Trzecim Polskiego Radia poświęconą żołnierzom wyklętym. To spotkanie miało pewien symboliczny wymiar. Kiedyś rozpoczynali wspólnie pracę nad przywróceniem pamięci o żołnierzach wyklętych i wspólnie zamknęli pewien etap tej pracy. Umówili się na kolejne spotkanie, nigdy jednak już więcej się nie spotkali. Janusz Kurtyka należy do grona ludzi, którzy stworzyli pojęcie żołnierzy wyklętych. Przez lata walczył o prawdę o nich, o należną mu pamięć, o przywrócenie ich społecznej świadomości, z której zostali przez komunistów wymazani. Doprowadził do powstania stosownego święta państwowego. Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych jest świętem odnoszącym się do tej konkretnej grupy ludzi, tworzących historię naszego kraju, historię dumną. Ale wpisuje się w niego także pamięć o jego inicjatorze, świętej pamięci Januszu Kurtyce, człowieku, który dla żołnierzy wyklętych zrobił tak wiele. I wreszcie ostatnia refleksja. Żadna z form publicznej aktywności Janusza Kurtyki nie wiąże się z tak szeroko okazywaną ludzką wdzięcznością, jak właśnie toczona przez niego walka o pamięć należną wyklętym. To były działania, które przywracały ludziom, całym rodzinom, określanym przez dziesięciolecia jako rodziny bandyckie. Przywracały godność i wiarę w zwykłą sprawiedliwość. Przywracały im dumę, przywracały wiarę w Polskę. I za to zwykli ludzie, z których większość zapewne nigdy nie przeczyta jego najważniejszych dzieł, tych o Toporczykach czy o Podolu. I właśnie za to ci zwykli ludzie szanują go i są mu wdzięczni. Dziękuję. Dziękuję bardzo za referat. Dziękuję również za słowa troski o zeszyty historyczne WiN-u. Jedno chyba rzeczywiście z najważniejszych życiowych dzieł Janusza Kurtyki. Choć w życiu nic nie jest pewne, ale mogę wyrazić nadzieję, że zeszyty historyczne WiN-u przetrwały, istnieją i będą się ukazywać. Janusz stworzył, o ile mogę tak powiedzieć, o zespole, do którego sam należę, naprawdę mocny zespół redakcyjny. Pierwszym podwójnym numerem, który ukazał się po śmierci Janusza, był numer jemu właśnie poświęcony, imponujący, w którym hołd złożyli mu właśnie ci młodzi historycy, którzy w zeszytach publikowali, którym Janusz często umożliwiał start zawodowy. Bardzo proszę pana doktora Filipa Musiała o wygłoszenie kolejnego referatu właśnie między innymi o zeszytach, czyli Janusz Kurtyka, redaktor zeszytów historycznych WiN-u i prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, na początek dwie uwagi wstępne. Po
pierwsze, dlaczego działalność ewidentnie naukowa, czyli działalność Zarzyka Historycznych Gwinu została połączona w jednym wystąpieniu z jego z aktywnością Janusza Kurtyki w Stowarzyszeniu Społeczno-Kombatanckim. Otóż dlatego, że tak jak Państwo już słyszeliście, ale trzeba to raz jeszcze podkreślić, Zeszyty Historyczne Gwinu są periodykiem wydawanym przez Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie, Zrzeszenie Wolność, Niezawisłość, a ściślej przez jego Komisję Historyczną. A druga uwaga wstępna jest nieco bardziej skomplikowana o tyle, że wydaje się, że coraz większy problem będą mieli kolejni prelegenci, to znaczy wielowymiarowość postaci, jaką był Janusz Kurtyka, decydowała o tym, że niezwykle konsekwentnie realizował ideę, pewną myśl historyczną we wszystkich instytucjach, w których widział możliwość jej realizacji. To będzie powodowało, że wiele wątków z jego aktywności będzie się w kolejnych wystąpieniach powtarzało, ale taki był też nasz cel, aby pokazać Państwu to, że aktywność Janusza Kurtyki nie była przypadkowa, że wszystkie elementy jego życiorysu składają się na realizację pewnej myśli historycznej, którą bardzo konsekwentnie starał się doprowadzić do końca. Miejmy nadzieję, że uda się ją doprowadzić także po jego śmierci. Swoje wystąpienie chciałem zacząć od takiego wstępu mówiącego o tym, jaka była droga Janusza Kurtyki do Gwinu, ponieważ nic nie dzieje się przypadkiem, także nie przez przypadek profesor Kurtyka trafił do Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Wskazać trzeba przede wszystkim te działania, o których mówił już dr PSD, a więc aktywność w drugim SKS-ie, w NZS-ie, w Kole Naukowym Studenckich, w Kole Naukowym Studentów Historyków UJ, ale także jego aktywność na Uniwersytecie Podziemnym, a więc ten moment, kiedy po raz pierwszy to on zaczyna przekazywać wiedzę reglamentowaną w PRL-u, wierząc, że przywrócenie społecznej pamięci o żołnierzach i działaczach podziemia niepodległościowego jest sprawą fundamentalną. To otwiera mu kontakty ze środowiskami kombatanckimi, tą pierwszą osobą, która ma wpływ na jego późniejszą działalność, jak się wydaje, był Stanisław Mandecki, człowiek, który w latach 40., drugiej połowie lat 40. pod pseudonimami Limba, Szpak i Wanda kierował młodzieżową konspiracją organizacją Burlenta. A w 87 roku Janusz Kurtyka wydaje relację Mandeckiego w Podziemnej Arce, i to jest jego pierwsze poważne dzieło naukowe z zakresu historii najnowszej. Dla środowiska weteranów walk o niepodległość kluczowe znaczenie miały jednak jego późniejsze publikacje, a więc wspomniane tutaj pierwsze dzieło, biografia, pierwsza krajowa biografia generała Leopolda Górskiego Niedźwiadka, wydane w 1989 roku, ale jeszcze drugi w ubiegu, oraz opublikowany w roku 1990 w paryskich zeszytach historycznych artykuł Na szlaku AK, nie DSZ Gwin, a więc artykuł, który jest syntezą ówczesnej wiedzy o tym, co działo się po roku 1945 z podziemiem niepodległościowym w Polsce. I artykuł, który chyba Janusz Kurtyka jako pierwszy autor stawia tak poważną i mocną tezę, która dziś wydaje się absolutnie oczywista, łącząc Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość właśnie z Armią Krajową i ukazując, że WIN powołany w 9 miesięcy po rozwiązaniu Armii Krajowej de facto był jego ideową kontynuacją, ale także kontynuacją w dużym stopniu na poziomie organizacyjnym i personalnym. Te artykuły sprawiają, że kontakty ze środowiskiem kombatanckim są coraz żywsze. Kombatanci dostrzegają młodego naukowca, który nie tylko opisuje dotąd nieznane dzieje podziemia, ale także w wyraźny sposób zaznacza, że myśli tak, jak myśleli ci, którzy w 1945 roku w podziemiu pozostali lub do niego zeszli. Kolejne osoby, które odgrywają kluczową rolę w drodze Janusza Kurtyki do zeszytów wińowskich i stowarzyszenia, to przede wszystkim Mieczysław Kukla, który w latach 47-48 był kierownikiem okręgu WIN w Krakowie, Ludwik Kubik, kierownik oddziału organizacyjnego i łączności 4 Zarządu Głównego WIN, Jerzy Woźniak, oficer do zleceń specjalnych i szef działu specjalnego 4 Zarządu Głównego WIN-u, ale nade wszystko Andrzej Zagórski, który pod pseudonimem Mścisław działał w Armii Krajowej, ale po wojnie stał się wybitnym dokumentalistą i badaczem konspiracji niepodległościowej.
to te związki z Andrzejem Zagórskim były najściślejsze i wydaje się, że obaj badacze bardzo dobrze się rozumieli, myśleli niemal identyczny sposób. W 1992 roku właśnie z inicjatywy Andrzeja Zagórskiego zostają założone zeszyty historyczne WiN-u. W pierwszym numerze ówczesny redaktor naczelny pisze, że celem zeszytów jest ocalenie od zapomnienia tych wszystkich wydarzeń z lat 1945-1956, które składają się na walkę z dyktaturą komunistyczną, dążącą do zniewolenia narodu polskiego. Wydaje się, że identyczne słowa mógłby napisać Janusz Kurtyka i to przekonanie miał zapewne Andrzej Zagórski, który w 2 lata po powołaniu zeszytów, po wydaniu 4 numerów, uznał, że jego czas w redakcji dobiegł końca. Ze względów metrykalnych uznał, że jest już zbyt zaawansowany wiekiem, by zeszyty prowadzić, ale zarazem uznał, że on jako człowiek, który nie był zawodowym historykiem, nie będzie w stanie zeszytom nadać odpowiedniej ramki. Dlatego w roku 1994 oddał redakcję zeszytów Januszowi Kurtyce. W 5 numerze zeszytów z sierpnia roku 1994, w 1 numerze wydanym pod redakcją Janusza Kurtyki, nowy redaktor naczelny napisał m.in. Szczególnie szeroko chcielibyśmy otworzyć nasze pismo dla młodszego pokolenia historyków, magistrantów i doktorantów, którym w przyszłości przyjdzie rozwijać rozpoczynające się badania nad konspiracją niepodległościową lat 1944-1956. I rzeczywiście tak się stało. To znaczy w kolejnych latach zeszyty były mieszaniną doświadczenia i czegoś, co moglibyśmy nieco kolokwialnie nazwać badawczą świeżością. Na łamach gościli nadal i kombatanci, ale zaczęli również pojawiać się historycy z pokolenia przełomu lat 60. i 70. Gdybyście Państwo prześledzili autorów zeszytów właśnie z drugiej połowy lat 90. i popatrzyli na historyków, którzy dzisiaj odgrywają główną rolę w badaniach nad podziemią niepodległościowym, to są ci sami ludzie. To są ludzie, którzy bardzo często debiutowali w zeszytach wówczas jako świeżo upieczeni absolwenci historii, dziś bardzo często już jako profesorowie. Pod redakcją Janusza ukazało się 27 numerów zeszytów, ale w 24 tomach, bowiem 3 numery wydano jako numery podwójne. Wydaje się, że obok funkcji zeszytów, o której mówił już Kazimierz Krajewski, warto podkreślić też funkcje formacyjne, to znaczy wydaje się nam, że możemy mówić o czymś takim, czym jest szkoła historyczna zeszytów historycznych WiN. Rzeczywiście część badaczy debiutujących w zeszytach, ten decydujący, wydaje się, szlif naukowy zdobywało właśnie w kontakcie z redakcją, a zwłaszcza z Januszem Kurtyką. Kurtyka uczynił zeszytów jeden z najważniejszych periodyków historycznych w kraju. Pismo, które było przez szereg lat wiodącym pismem dotyczącym dziejów najnowszych Polski, podejmowało główne tematy badawcze, takie jak dzieje podziemia, ale nie tylko WiN-u, ale w ogóle podziemia niepodległościowego po roku 1945. Opisywało aktywność komunistycznego aparatu represji. Najpierw sądownictwa, a po powołaniu IPN-u, po otwarciu archiwów byłej bezpieki, także urzędu, a w ostatnich latach służby bezpieczeństwa. A tu w zeszytach zaczęły się badania nad metodologią, nad źródłoznawstwem archiwaliów UBSD. W 2003 roku, 3 lata po powołaniu Instytutu Pamięci Narodowej, kiedy historycy już zaczynali rozpoznawać ten zasób i kiedy było jasne, że trzeba stworzyć pewne nowe zasady źródłoznawcze, nowe zasady metodologiczne, które pozwalałyby dokładniej te dokumenty badać, które były pewnym przewodnikiem metodologicznym dla tych, którzy archiwaliami połubeckimi chcieliby się zajmować. Właśnie w zeszytach ukazały się pierwsze artykuły źródłoznawcze i od 2003 roku w miarę konsekwentnie się tam ukazują. Sam Janusz Kurtyka szczególnie intensywnie badał archiwa uchodźcze. Przede wszystkim publikował materiały ukazujące działalność delegatury zagranicznej w WiN-u, czy ukazujące, w jaki sposób informacje krążyły pomiędzy krajem a delegaturą. Dzięki jego aktywności w roku 2001 zeszyty otrzymały prestiżową nagrodę Fundacji imienia Jerzego Łojka przy Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. I choć warto też podkreślić, że w dziele tym, czyli w dziele, jakim były zeszyty, Janusz Kurtyka nie był odosobniony. To znaczy, choć redakcja ulegała zmianom, niektóre osoby przychodziły, inne odchodziły, to jednak od 1994 roku kluczową rolę w zeszytach obok Janusza Kurtyki
odgrywał siedzący właśnie obok mnie Wojciech Frazik, a na przełomie wieków, bo tak to należy określić, również profesor Zdzisław Zdebski. I właśnie od roku 2006 rola Wojciecha Frazika w zeszytach wzrasta. Jest wówczas zastępcą redaktora naczelnego, ale faktycznie ze względu na to, iż Janusz Krytyka przebywa w tym czasie już w Warszawie, pełni funkcję prezesa IPN-u, to na zastępcy redaktora naczelnego skupia się wysiłek, codzienny wysiłek składania kolejnych numerów pisma. Jedną z ostatnich decyzji, jaką podjął redaktor naczelny, podjął Janusz Krytyka, było zdecydowanie się, by rozszerzyć cezurę, formułę badań i tekstów publikowanych w zeszytach z okresu 1939-56 na lata 1939-89. W ostatnim wstępniaku drukowanym w zeszytach Janusz Krytyka pisał: w 18 roku wydawania zeszytów historycznych z Inu pragniemy szerzej wprowadzić na ich łamy nowe tematy badawcze. Pozostając wierni celowi, jaki przyświecał założycielom pisma, będziemy dążyć do ocalenia od zapomnienia tych, którzy dążyli do odzyskania przez Polskę niepodległości. Cezurą nie będzie jednak dla nas rok 56, ale przełom lat 89-90. Bowiem październikowa odwilż nie zakończyła niepodległościowego czynu, a walka z dyktaturą nie skończyła się wraz z objęciem władzy przez ekipę Gomułki. Rok 56 nie kończył też totalitaryzmu rodzisku. Jednocześnie, tak jak dotychczas, będziemy także opisywać dzieje zniewalania narodu, a więc działalność komunistycznego aparatu represji. Będziemy to czynić, gdyż zgodnie z intencjami pierwszych redaktorów pisma uważamy, że kolejne pokolenia muszą znać prawdziwe oblicze komunizmu. A to był ostatni numer, który ukazał się pod redakcją Janusza Krytyki. Po 10 kwietnia stery w redakcji przejął Wojciech Frazik, od tamtego czasu redaktor naczelny. To odpowiadając też na wątpliwości, obawy Kazimierza Krajewskiego, wydaje się być gwarancją przede wszystkim tego, że zeszyty będą kontynuować linię wyznaczoną przez tragicznie zmarłego redaktora naczelnego, ale także, miejmy nadzieję, gwarancją tego, że będą się ukazywać. A druga część tej aktywności Janusza w stowarzyszeniu wiązała się już z działalnością organizatorską. Był człowiekiem, który jako historyk, dziejopis WiN-u był w stowarzyszeniu znany. Dał się na początku wieku poznać także jako skutecznie działający dyrektor oddziału IPN w Krakowie. Zatem w stowarzyszeniu narodziła się myśl, aby to jemu właśnie powierzyć najwyższą funkcję w zrzeszeniu, a więc funkcję prezesa zarządu głównego. Była to decyzja, którą szczególnie silnie wspierał dotychczasowy zarząd główny, a więc środowisko wrocławskie z Mieczysławem Kuchną, z Jerzym Woźniakiem, ale także wspierane przez środowisko krakowskie z Andrzejem Zagórskim. We wrześniu 2003 roku Janusz Krytyka po raz pierwszy został wybrany prezesem WiN-u. W skład zarządu głównego weszło kilka osób z młodszego pokolenia, osób wprowadzonych do zrzeszenia do zarządu głównego właśnie przez Janusza Krytykę. Warto wymienić dwie z nich, które odgrywały w kolejnych latach najistotniejszą rolę. Po raz kolejny Wojciech Frazik, odpowiedzialny za wydawnictwa zrzeszenia, oraz dr Teodor Gąsierowski, który odpowiadał za jego bieżącą działalność. A w zrzeszeniu Janusz Krytyka przede wszystkim koncentrował się na upamiętnianiu działań WiN-u, na wprowadzeniu WiN-u do społecznej świadomości. A wspierał inicjatywy prezesów obszarów dotyczące lokalnych upamiętnień działań niepodległościowych AK i WiN-u. Regularnie występował do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskami o odznaczenia dla działaczy WiN. Między innymi doprowadził do pośmiertnego uhonorowania dotąd zapomnianych prezesów WiN-u. Orderem Orła Białego zostali odznaczeni Łukasz Ciepliński w roku 2007, a Wincenty Kwieciński i Franciszek Niepokończycki w roku 2008. Podjął też bardzo intensywne starania o ustanowienie 1 marca Narodowym Dniem Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Wspominał już o tym Kazimierz Krajewski, ale warto wspomnieć, że te działania stanowiły pewną mieszaninę aktywności przede wszystkim Instytutu Pamięci Narodowej. On odgrywał w tych działaniach rolę główną, ale także Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, a także Redakcji Historycznych WiN-u. To był ostatni akord tych działań, przypadł na marzec roku 2009, kiedy w kilku gazetach ukazały się ogólnopolskie
okładki dotyczące żołnierzy wyklętych, a Telewizja Polska emitowała dwuminutowe materiały edukacyjne o wybitnych działaczach podziemi. Jako że zgromadziliśmy się tutaj po to, aby omówić dokonania Janusza Kurtyki, ale nie pisać jego hagiografii, warto wspomnieć, że jego aktywność jako prezesa Zarządu Górnego WiN-u wiązała się już od roku 2005 z krytyką wewnątrz stowarzyszenia, która wynikała z tego, że część działaczy miała nadzieję, iż wprowadzenie na stanowisko prezesa Zarządu Górnego kogoś z młodszego pokolenia spowoduje zdynamizowanie życia wewnętrznego stowarzyszenia. Sam Janusz Kurtyka raczej widział rolę Zarządu Górnego i swoją jako elementu działań skierowanych na zewnątrz stowarzyszenia. Uznawał natomiast, że życiem wewnętrznym powinny zajmować się zarządy obszaru. A mimo oporu części kombatantów w roku 2005 i 2007 ponownie był wybierany na funkcję prezesa Zarządu Górnego WiN-u. Po jego śmierci latem roku 2010 funkcja prezesa Zarządu Górnego przeszła do Lublina, objął ją kapitan Jerzy Pasierbiek. A to też jest gwarancją, że zeszyty będą się ukazywać. Zarząd Główny powierzył kierowanie zeszytami do dotychczasowej redakcji. W zeszytach historycznych WiN-u w Stowarzyszeniu Społeczno-Kombatanckim splatały się pasje badawcze, talent do organizowania badań, ale także umiejętności organizatorskie Janusza Kurtyki. Był przekonany, że należy przypominać o żołnierzach wyklętych, że przywracanie społecznej pamięci jest sprawą fundamentalną nie tylko z punktu widzenia historycznego, ale także z punktu widzenia społecznego. Realizował te działania i w WiN-ie, i później jako prezes IPN-u, ale o tym będziemy słuchać już w drugiej części sesji. Dziękuję. Dziękuję bardzo za to bardzo syntetyczne ujęcie niezwykle bogatej i obfitej w efekty działalności Janusza Kurtyki. Dziękuję też za dyscyplinę czasową ze strony wszystkich dotychczasowych prelegentów. Jesteśmy w stosunku do programu nieco opóźnieni, ale myślę, że przesuniemy po prostu przerwę. Teraz bardzo proszę pana profesora Jana Drausa o przedstawienie referatu Janusz Kurtyka, wykładowca i dydaktyk. To w pewnym sensie, prawda, tytuł by sugerował zmianę tematyki, ale tak naprawdę jest to kontynuacja przecież całej dotychczasowej działalności, o której żeśmy mówili, Janusza Kurtyki. Właśnie chodziło o przekazanie wiedzy, o nauczenie czegoś, co było do tej pory zapomniane, nieznane. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w swoim 50-letnim życiu Janusz Kurtyka niespełna 10 lat poświęcił Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej, pracując na stanowisku profesora nadzwyczajnego w historii. Pracę tę godził. Spełniono wówczas funkcję dyrektora krakowskiego oddziału IPN, a od końca 2005 roku prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Przemyska uczelnia była dla niego jedyną instytucją, w której mógł realizować swój talent dydaktyczny, prowadząc wykłady i seminaria dyplomowe. Dla profesora Janusza Kurtyki przemyskie środowisko naukowe nie było obce. Już jako student Uniwersytetu Jagiellońskiego interesował się związkami przemysłowo-krakowskimi w okresie średniowiecza i tej problematyce poświęcił pierwszą w życiu rozprawę naukową opublikowaną w studenckich zeszytach historycznych w 1982 roku, a później w rozszerzonej wersji w roczniku przemyskim w 1986 roku. W tym samym 1986 roku został także członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyśle. Tak więc na niwie badań na
jego drugim po Krakowie miastem, w którym często przebywał i podziwiał. Wielokrotnie powtarzał, tutaj czuję klimat Kresów. Być może właśnie Przemyślu dojrzała jego druga pasja badawcza postaci średniowiecznych i nowożytnych dziejów Kresów południowo-wschodnich. Ubolewał bowiem, że w okresie komunizmu nie mógł podążyć dalej na wschód, do Lwowa czy Tarnopola. Toteż często udawał się pod klasztor ojców franciszkanów na Kalwarię Wacławską, aby z klasztornej góry podziwiać krajobraz i kontemplować ciężar historii Galicji Wschodniej. Zanim jednak realnie dostąpił bram Lwowa, a później przekraczając Bródź Kijowa, aby zanurzyć się w zdeponowanych tam archiwach polskiego dziedzictwa, musiał doczekać się rozpadu Związku Sowieckiego i jesieni narodów zapoczątkowanych w 1991 roku. Proszę Państwa, rozpoczęta w czasach studenckich przygoda z historią Janusza Kurtyki została zinstytucjonalizowana z chwilą powołania w 2001 roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu, przekształconej później w Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską. W uruchomionych wówczas studiach historycznych zaproszony został do prowadzenia wykładów z historii średniowiecznej i powszechnej Polski. Był już po habilitacji przeprowadzonej 8 grudnia 2000 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a zatwierdzonej przez Centralną Komisję do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni 25 czerwca 2001 roku. Formalnie pracę etatową na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historii i Archiwistyki podjął 18 lutego 2002 roku, którą nieprzerwanie kontynuował do dnia tragedii smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. W działalności naukowo-dydaktycznej profesora Kurtyki wyszczególnić można dwa okresy. W pierwszym, obejmującym lata 2002-2005, prowadził kursowe wykłady zarówno z historii Polski średniowiecza, jak i powszechne dzieje wieków średnich. Natomiast na specjalności archiwalnej, będącą integralną częścią studiów historycznych, wykładał historię ustroju i administracji Polski. Nadto w marcu 2002 roku wybrany został w skład Senatu Akademickiego, a z dniem 1 grudnia 2003 roku objął stanowisko wicedyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki oraz kierownika Zakładu Średniowiecznej Historii Średniowiecznej i Nowożytnej. Począwszy od roku 2003-2004 prowadził również seminaria dyplomowe oraz powołał funkcję kuratora koła naukowego studentów historii. Był także pomysłodawcą i merytorycznym opiekunem pracowni środków technicznych funkcjonujących do 2006 roku przy Instytucie Historii, a później w strukturze Biblioteki Uczelnianej. Jego aktywność w uczelnianym środowisku historyków doceniona została w 2004 roku, kiedy z dniem 1 września powołany został na stanowisko dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki. Podkreślić należy, że funkcję tę Kurtyka pełnił warunkowo w roku akademickim 2004-2005, bowiem zamierzał już wziąć udział w konkursie na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Kiedy okazało się, że szanse na wygranie konkursu są realne, co potwierdzone zostało uchwałą Kolegium IPN z 21 września 2005 roku, profesor Kurtyka wniósł formalną rezygnację z funkcji dyrektora Instytutu, która przyjęta została przez rektora. Toteż od roku akademickiego 2005-2006 działalność profesora Kurtyki w Przemyskiej Uczelni
koncentrowała się na prowadzeniu wykładów i seminariów dyplomowych oraz kierowaniu tym razem z Zakładem Historii Starożytnej i Średniowiecznej. Mógł zatem skupić swoją uwagę na procedurze parlamentarnej związanej z formalnym wyborem na funkcję prezesa IPN po uprzednio wygranym konkursie. Zakończyła się ona w grudniu, jak pamiętamy, 2005 roku. Najpierw Senat uchwałą z 22 grudnia 2005 roku wyraził zgodę na powołanie jego na stanowisko prezesa IPN, zaś Sejm 29 grudnia formalnie powołał go do pełnienia tej funkcji oraz dokonał aktu zaprzysiężenia. Z chwilą objęcia przez profesora Kurdykę funkcji prezesa IPN zmieniły się jego relacje z Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską, co zapoczątkowało drugi okres jego działalności uczelnianej. Jakkolwiek nadal był profesorem uczelni, to jednak z mocy prawa od stycznia 2006 roku przekształcony został jego stosunek pracy. W myśl ustawy o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, etatowy stosunek profesora Kurdyki zamieniony został na ryczałtowy, obejmujący połowę dotychczasowego pensum profesorskiego. W związku z tym, począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2005-2006, wykładał historię powszechną średniowiecza oraz prowadził seminarium dyplomowe. Nadal pozostał kierownikiem Zakładu Historii Starożytnej i Średniowiecznej. Z uwagi na pełnioną funkcję państwową, jego zajęcia dydaktyczne regulowane były oddzielnym grafikiem. Ostatnie zajęcia dydaktyczne, jakie profesor Janusz Kurdyka odbył w Przemyskiej Uczelni, miały miejsce 26 marca 2010 roku. Wówczas poza kursowymi wykładami w ramach Dni Otwartych Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu wygłosił dla studentów i maturzystów wykład pod tytułem Historyk – Zawód Wysokiego Ryzyka. Profesor Kurdyka był wymagającym, powszechnie cenionym nauczycielem akademickim. W ankietach studenckich bardzo wysoko były oceniane jego wykłady i seminarium. Niewątpliwie był erudytą, posiadał talent dydaktyczny, a nade wszystko umiejętność zarażania historią. Na jego wykłady przychodzili nie tylko studenci historii, ale także innych kierunków studiów. W miarę swoich możliwości w ramach promocji uczelni wygłaszał także wykłady w liceach ogólnokształcących Przemyśla, Przeworska, Lubaczowa, które gromadziły setki słuchaczy, nie tylko młodzież, ale i dorosłych. Podobnie jak wykłady, także i jego seminaria z zakresu historii średniowiecznej i najnowszej oblegane były przez młodych adeptów historii, pomimo że był surowym promotorem. Wymagał bowiem od swych seminarzystów prowadzenia badań archiwalnych. Nie dziwi więc fakt, że prace dyplomowe czterech seminarzystów doczekały się publikacji. Praca Roxany Szczęk pod tytułem Aparat Bezpieczeństwa wobec Księży Kościoła Rzymskokatolickiego Diecezji Przemyskiej wydana została w przemyskim wydawnictwie Ford. W tym samym roku odbyła się też promocja tej książki. Ale wymienić również trzeba jeszcze kolejne panie, które tutaj są obecne na dzisiejszej konferencji, pani Janna Karbasz, pani Marta Superson i jeszcze jedna z pani, ale nie mogę odszukać tutaj jej nazwy, pani Marzena Szczygielska, pracujące oczywiście w strukturach Instytutu Pamięci Narodowej, publikują i parają się pracą naukową.
to także dorobek profesora Kurtyki. I warto, proszę Państwa, przytoczyć kilka słów wspomnień tychże czterech pań, które opublikowane zostały po śmierci swego mistrza. Cytuję. Do sali wykładowej wchodził pewnym krokiem. Omawiając zagadnienia, często spacerował w skupieniu, patrząc przestrzeń. Wyglądało to tak, jakby ze ściany przedmiotów odczytywał swoje myśli. Od czasu do czasu spoglądał do drobnych notatek, dyscyplinując samego siebie. Ad hoc wywoływał kogoś z sali do mapy. Zanim wskazał osobę, na kilka sekund zamierała cała sala. W czasie konwersatoriów oddawał głos przede wszystkim studentom. Uczył krytyki i analizy źródła historycznego. Imponował nam wiedzą i inteligencją. Cenił sobie merytoryczny dialog. Egzaminy zawsze miały formę spotkania twarzą w twarz profesor i trzech studentów. Egzamin z historii średniowiecza Polski i powszechnej dzieliło tylko kilka dni. Na obydwu dostałyśmy porządną lekcję wychowania od profesora. Jedna z nas go nie stała i w czasie wpisywania oceny zalała się łzami. Profesor podał jej chusteczkę. Wtedy też po raz pierwszy z całą powagą powiedział. Musicie być twarde. Nie możecie się załamywać. Trzeba zawsze pokazywać swoje mocne strony. Widywaliśmy go także jako członkowie koła naukowego historyków, którego był kuratorem. Wtedy dawał się poznać nieco z innej strony. Dopytywał się o warunki lokalowe w miejscu zamieszkania, związane z tym kwestie finansowe, jak również o zaopatrzenie bibliotek przemyskich i możliwości do dotarcia do literatury przedmiotowej. Choć spotkania w kole naukowym miały charakter otwarty, gromadziły nie tylko historyków, to nawet w tych okolicznościach profesor postawił uczestnikom wymagania. Podyktował nam literaturę niezbędną do uczestniczenia w dyskusji. Było to 6 książek, liczących w sumie 2000 stron. Jako promotor stawiał wysokie wymagania i budził poczucie obowiązku wypełnienia powierzonego zadania. Z prowadzonych przez niego zajęć wychodziło się z całym mnóstwem zadań, pomysłem na ich realizację, ale także energią. Dociekał i skrupulatnie przyglądał się dokumentom. Uczył, na co należy zwracać w nich uwagę i jak interpretować poszczególne zapisy. Uczulał, by nie przyjmować za swoje ustaleń innych badaczy, a wręcz starać się je weryfikować. Był wrażliwy na punkcie konstrukcji rzetelnego aparatu naukowego, dokładnej analizy źródeł, a nade wszystko kładł nacisk na pisanie zgodnie z prawdą historyczną. Nie uznawał hasła. Jeśli fakty przeczą hipotezie, to tym gorzej dla faktów. Wymagał od studentów, ale też od siebie. Był nietuzinkową osobą i wybitnym historykiem. Na uczelni określano go mianem człowieka orkiestry. Postawą i osiągnięciami wzbudzał szacunek. Pamiętał o wielu ważnych i tych drobnych sprawach. Jako maksymalista potrafił stawiać wymagania, które w wyznaczonym czasie przekraczały realne i obiektywne możliwości. Niektórzy do jego wad zaliczali nawet patriotyczną postawę i upór. Bez tego wszystkiego jednak nie byłby tym, kim był. Podkreślić należy, że profesor Kurtyka bardzo sobie cenił pracę dydaktyczną ze studentami. Pracowitych i uzdolnionych zawsze wyróżniał. Dbał o nich historyczną formację. Niestety nie zdążył przygotować do druku dwóch kolejnych tomów swoich prac przemyskich seminarzystów. Jeden poświęcony średniowiecznej i
wczesno-średniowiecznej ziemi przemyskiej II Podolu. Osierocił także swojego doktoranta i asystenta zakładu historii starożytnej i średniowiecznej Grzegorza Klebowicza, który pod jego kierunkiem napisał rozprawę doktorską poświęconą sieci parafialnej diecezji przemyskiej Obrządku Łacińskiego w XIV-XVI wieku. Także i w tym przypadku promotor, cytuję, ostatnich partii pracy oddanych przez Grzegorza Klebowicza nie zdążył przeczytać. Planował złożenie w całości w najbliższych miesiącach i obronę po wakacjach. Otwarty przewód doktorski na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego zapewne niebawem zostanie urzeczywistniony. Szanowni Państwo, profesor Janusz Kurtyka w miarę swoich możliwości nigdy nie stronił od uczelnianych obowiązków. Wśród kadry profesorskiej i doktorskiej posiadał autorytet. Trzykrotnie wybierany był do Senatu Akademickiego. Chociaż nie zawsze uczestniczył w jego obradach, ale nie potrafił zrezygnować. Zawsze starał się usprawiedliwić swoją nieobecność, a nawet rekompensować ją, przyjmując z własnej woli propozycję rektora bądź senatu. Tak więc w 2004 roku przewodniczył Komisji do Spraw Oceny Nauczycieli Akademickich. Nie umiał pozorować pracy, ale najbardziej zaangażowany był na niwie przekształcenia uczelni, aby mogła spełniać wschodnioeuropejską misję. Wspólnie z profesorem Budzyńskim, doktorem Juszczykiem opracowali koncepcję Kolegium Wschodnioeuropejskiego. Wraz z rektorem uczestniczył w licznych rozmowach z ówczesnym przewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Szkół Akademickich, profesorem Ziejko, który optował za powołaniem od razu Akademii Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Wówczas wespół z profesorem Budzyńskim, profesorem Andrzejem Falbą przez kilka dni pracowali nad kolejnym projektem. Uczestniczył także w rozmowach wraz z rektorem w rozmowach w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z udziałem środowiska lubelskiego w kwestii powołania Uniwersytetu Polsko-Ukraińskiego, to była propozycja lubelska, bądź wschodnioeuropejskiego, to była propozycja przemyska. Profesorowi Kurtyce bardzo zależało, aby uczelnia przemyska mogła spełniać wschodnioeuropejską misję w przestrzeni naukowej i edukacyjnej. Był bowiem orędownikiem polsko-ukraińskiej współpracy. Profesor Kurtyka uwielbiał Przemyśl. Wieczorem po zajęciach dydaktycznych spotkać go można było w przemyskich restauracjach w towarzystwie znajomych i przyjaciół, bądź spacerującego w samotności po zaułkach przemyskiej Starówki. Marzył nawet o stałym osiedleniu się w Przemyślu. Być może dlatego często przyjeżdżał z żoną Zuzanną i z synami, aby i oni posmakowali kresowych klimatów. Czuł ciężar historii tego miasta nazywanego Małym Lwowem. Często przemierzał starym traktem królewskim prowadzącym od Zasania przez rynek do zamku Kazimierzowskiego, wokół którego usytuowane są nie tylko znaczone historią pomniki Orląt Przemyskich, Jana Sobieskiego, Adama Mickiewicza, ale także zabytkowe kościoły z prastarą rzymsko-katolicką katedrą Przemyską. Zapewne to katedralne miejsce wiele dla niego jako historyka i prezesa IPN-u znaczyło z dwóch powodów. Z jednej strony przypominało mu debiut naukowy o krakowsko-przemyskich relacjach, których wymownym symbolem na przełomie XIX i XX wieku był spoczywający tam biskup przemyski, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, święty Józef Sebastian Pelczar, a z drugiej strony zafascynowany był arcybiskupem Ignacym Tokarczukiem jako niezłomnym kapłanem w dobie komunizmu okresowym rodowodzie w
którego odwiedzał w pałacu biskupów przemyskich. Jakże cieszył się, że dane mu było 1 czerwca 2007 roku uczestniczyć w uroczystości nadania gimnazjum nr 1 w Przemyślu imienia Orląt Lwowskich, a podczas poświęcenia sztandaru tej szkoły sprawować funkcję ojca chrzest chrzestnego wraz z ówczesną wojewodą Podkarpacji.